Kurier Szczeciński, 7 czerwca 1946 roku. Piątek. Jesteśmy tu od tysięcy lat. Wystawa, która wykaże nasze prawa do ziem odzyskanych. Przeciętny Polak przekonany jest, że znalezienie dowodów polskości ziem odzyskanych jest bardzo trudne. Niewątpliwie faktem jest, że poszczególne części ziem odzyskanych często dość dawno do Polski nie należały. Jednakże stwierdzenie to nie jest dowodem, że ziemie te przez całe setki lat były we władaniu niemieckim i że na ziemiach tych nie ma już żadnych pomników polskości. Niemcy stale fałszowali historię i usiłowali przekonać cały świat, że dawniejsze wschodnie ziemie niemieckie są praniemieckie, co najmniej od epoki kamienia łupanego. Wszystkie te twierdzenia niemieckie okazują się naturalnie kłamstwem, szczególnie teraz, gdy skromne jeszcze, ale pełne zapału grupy uczonych polskich ruszyły już na tereny ziem odzyskanych i rozpoczęły odgrzebywać te prochy, które zgromadziła ziemia. Bez komentarzy. W kwietniu bieżącego roku na całym wybrzeżu polskim złowiono łącznie 1 638 550 kg ryb. Takich połowów nie notowano przed wojną. Najwięcej przyniósł obwód gdyński, następnie kolejno gdański, derłowski, Świnoujście i zalew Świeży. Pogoda była na ogół pomyślna. Najwięcej złowiono dorszy i łososi. Pojawiły się również ławice śledzi i szprotek. Przytoczone cyfry będą dużo wyższe, gdyż niedostateczny tabor rybacki uzupełniony zostanie nowymi kutrami polskimi, których rewindykacją zajmuje się specjalna komisja na terenie Niemiec. Morze to nie tylko droga w świat, to również skarb. Przed uruchomieniem pierwszych zakładów mechanicznych w Szczecinie. Ostatnio przybyła do Szczecina pierwsza ekipa inżynierów z dyrektorem inżynierem Bolesławem Kochlerem i rozpoczęła pracę nad odbudową i zaplanowaniem w Szczecinie fabryk przemysłu motoryzacyjnego. Następne grupy spodziewane są w czerwcu. Pierwsza grupa fachowców została oddana do dyspozycji Szczecina przez Państwowe Zakłady Inżynieryjne w Ursusie pod Warszawą. Przyszłe fabryki podlegać będą Państwowemu Zjednoczeniu Zakładów Przemysłu Motoryzacyjnego. Notatki gospodarcze. Liczba paczek indywidualnych, które dotychczas nadeszły do Polski z krajów zamorskich, obliczana jest w przybliżeniu na ponad 500 000. 80% tych paczek pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Są to paczki indywidualne wysyłane przez Polonię Amerykańską poza akcją pomocy UNRWA przez rodziny, krewnych i przyjaciół oraz w szerokim zakresie przez ludność Stanów Zjednoczonych. Odpowiedzi redakcji. Pani M. Kuratkowska, Szczecin, zwraca się pani do nas z prośbą o poinformowanie jej, jakie wyższe szkoły będą utworzone w roku bieżącym w naszym mieście. Pisze pani, że kuratorium, mimo kilkakrotnych zapytań ze strony zainteresowanych rodziców, nie może w tej sprawie udzielić żadnych konkretnych wyjaśnień. Niestety nie jesteśmy z tą sprawą lepiej oznajomieni niż kuratorium. Wiemy, iż 1 października nastąpi otwarcie szkoły morskiej. Projektuje się również utworzenie filii Politechniki Gdańskiej. Dokładnej daty nie możemy na razie podać. Wypadki i kradzieże. Żona okradła męża. Kazimierz Bąbek, zamieszkały przy ulicy Szarotki 1, wróciwszy pewnego dnia do domu, zastał swoje mieszkanie ogołocone z bardziej wartościowych rzeczy, a co gorsza, spostrzegł również brak swojej żony. Gdy nieobecność jej przeciągała się nadmiernie, doniósł o tym Miejskiej Komendzie Milicji Obywatelskiej. W czasie śledztwa stwierdzono, iż kradzieży dokonała żona Bąbka, Wiera, która zbiegła w nieznanym kierunku.